Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Przed świętem Paschy Jezus, wiedząc, że nadeszła Jego godzina, aby przeszedł z tego świata do Ojca, umiłował swoich w świecie i to umiłował ich do końca. Podczas wieczerzy, gdy w sercu Judasza, syna Szymona Iskarioty, diabeł wzniecił zamiar, aby go wydać, Jezus, wiedząc, że Ojciec dał mu wszystko w ręce i że od Boga wyszedł i do Boga idzie, wstał od stołu, złożył szaty, wziął prześcieradło i nim się przepasał. Potem nalał wody do misy i zaczął myć nogi uczniów i wycierać prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł do Szymona Piotra. Ten powiedział do niego: Panie, Ty mi będziesz mył nogi? Jezus mu oznajmił: tego, co ja czynię, ty teraz nie rozumiesz. Zrozumiesz to później. Powiedział mu Piotr: o nie, nie będziesz nigdy mył moich nóg. Odpowiedział mu Jezus: jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze mną. Powiedział więc do niego Szymon Piotr: Panie, nie tylko moje nogi, ale także ręce i głowę. Odpowiedział mu Jezus: wykąpany nie ma potrzeby się umyć, chyba że nogi, bo cały jest czysty. I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy. Wiedział bowiem, kto go ma wydać, dlatego powiedział: nie wszyscy jesteście czyści. Kiedy umył im nogi, założył szaty, znowu zajął miejsce przy stole i powiedział do nich: czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy nazywacie mnie nauczycielem i panem i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeśli więc ja, pan i nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wy powinniście sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam przykład, abyście i wy czynili, co ja wam uczyniłem. Oto słowo Pańskie. Mam nadzieję, że mieliście czas przeczytać
Ten list, który papież Franciszek napisał do nas wszystkich niedawno na 160. rocznicę śmierci świętego Jana Wianeya. I w tym liście papież definiuje naszą potrzebę istotną, która jest potrzebą rekolekcyjną. Mianowicie papież pisze tak, że potrzebne nam jest odnowienie, a nie załatanie naszego życia i misji. Odnowienie, a nie załatanie naszego życia i misji. To jest ewidentne nawiązanie do tekstu Pana Jezusa o tym, że potrzebujemy być ubrani w nowe ubranie, a nie odrywać łaty od nowego ubrania i przyszywać do starego, które zostało podziurawione, i że potrzebujemy być nowymi bukłakami, w które można wlać nowe wino. Kiedy się czyta tę Jezusową wypowiedź, to tam uderza to, że nowe ubranie i nowe bukłaki są opisane greckim słowem kainos, czyli chodzi o zupełną nowość. O zupełną nowość. Nie chodzi o, nie wiem, jakiś rodzaj liftingu, żeby coś tam poprawić, jakiś jeden, drugi fragmencik. Tylko w Chrystusie jest nam dawana zupełna nowość. Taka nowość, którą można by nazwać, wyłącznie opisać słowem odrodzenie. Odrodzenie. Nie załatanie czegoś, tylko odrodzenie jest istotne. Uczestniczyłem niedawno w liturgii pokutnej w Porto San Giorgio i był wyśmienity wstęp do tej liturgii, gdzie zwrócono uwagę na różnicę, jaka jest w określeniu miłosierdzia w języku Biblii i w tym języku, którym my się na co dzień posługujemy, w języku Kościoła. Nie? Bo w języku Kościoła słowo miłosierdzie jest określane jako misericordia. Misericordia znaczy tyle, co serce dla biedaka. Serce dla biedaka. Ale w języku biblijnym, nie, to najważniejsze słowo, które oddaje miłosierdzie, brzmi rachamim. Rachamim. Jaka jest różnica? Że to biblijne, pierwotne słowo, ono ma w sobie jako źródło słowo rechem, to znaczy łono. Łono. Nie serce, tak jak w misericordia, tylko łono. To znaczy, że kiedy Bóg chce nam okazać miłosierdzie, to mówi nam, jest dla ciebie łono, z którego możesz się na nowo odrodzić. Nie? To jest rozmowa Jezusa z Nikodemem, która zdumiewa Nikodema. Jakże człowiek stary może wejść, odrodzić się na nowo? Czy może wejść do łona matki, by się na nowo urodzić? Właśnie o to chodzi, że może. Nie, że może, że w Bogu jest ten wymiar macierzyński. Bóg ma łono i co więcej, Bóg też ma oblubienicę, którą jest Kościół, i my się z łona Matki Kościoła możemy nieustannie odradzać. Bóg nie tylko ma dla nas serce, właśnie tak jak jest w tym słowie misericordia. Bóg nie tylko się lituje nad naszą biedą, Bóg widzi, jakim jestem skończonym dziadem, i oczywiście, że to go porusza, to porusza jego serce, to porusza jego wnętrze. Nie może spokojnie patrzeć na to, jak ja postępuję, ale ma dla mnie łono, z którego mogę się urodzić. I tak naprawdę o to idzie zawsze w każdych rekolekcjach, żeby się człowiek w ten sposób odnowił, a nie załatał. Nie? Czegoś tam, bo mam jakiś problem w jednej dziedzinie, który mi się wydaje może większy
nie, tu w tej dziedzinie dziurę mam większą niż w tamtej. No i to próbuję coś z tym robić, coś zacerować. Nie, nie chodzi o to, żeby cerować, chodzi o to, żeby się urodzić. To szczególnie, mam nadzieję, wydarzy się jutro. Jutro będziemy celebrować sakrament pokuty, tak jak zawsze na tych rekolekcjach. Ale to jest istotne, mogę się urodzić. I tak sobie pomyślałem, że żeby się urodzić, to tak naprawdę trzeba wrócić do miejsca narodzin. I do momentu narodzin. A miejscem i momentem narodzin nas w naszym kapłaństwie, w kapłaństwie służebnym, jest wieczernik i ostatnia wieczerza. To wspominamy w każdy Wielki Czwartek. Przeżywamy Wielki Czwartek, ustanowienie w wieczerniku Eucharystii i służebnego kapłaństwa. I dlatego przeczytałem tekst z Jana. Sam początek ostatniej wieczerzy w zapisie janowym. Dlaczego z Jana, a nie na przykład z synoptyków? No, najpierw dlatego, że słowa synoptyków mamy wyryte głęboko w naszych myślach, w naszym sercu. Powtarzamy je każdego dnia, nieraz kilkakrotnie. To jest ciało moje, to jest krew moja. To czyńcie na moją pamiątkę. Ale już ojcowie Kościoła mawiali tak, że to, co synoptycy opisują, to Jan objaśnia. To znaczy, z tych wydarzeń, które są opisane przez synoptyków, Jan wyciąga głęboki sens. I to objaśnienie, ta głębia refleksji Jana, myślę, nam jest bardzo, ale to bardzo potrzebna. Nie? Na przykład Jan pokazuje w tym tekście właśnie, któryśmy przeczytali, jakie ma Jezus rozeznanie co do momentu, który przeżywa i jaki ma Jezus motyw w sobie, że ustanawia Eucharystię i kapłaństwo. Nie? W jaki sposób widzi czas i co nim kieruje, jaki motyw nim kieruje, kiedy dzieli się z nami swoim służebnym kapłaństwem. Jaki jest motyw u podstaw tego, że jesteśmy kapłanami i jakie jest rozeznanie co do czasu. Nie? Rozeznanie momentu jest takie, że Jezus, wiedząc, że przyszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca. Przejścia z tego świata do Ojca. Tam jest takie słowo greckie metabasis. Dosłownie tyle, co zmiana miejsca. Jezus wie, że zmienia miejsce. Z tego świata, nie? Rzeczywistość niebieską wraca do Ojca. Nie? Wiedząc, że od Ojca wyszedł i do Ojca wraca. On wie, to jest ten moment. To jest ten moment odejścia do rzeczywistości, z której wyszedł. Teraz do niej wraca. W tym odejściu Jezusa są takie dwa momenty dość istotne, tak myślę. Pierwszy, na to bardzo zwraca uwagę Benedykt XVI, może macie w pamięci, a jak nie, to wróćcie do lektury Jezusa z Nazaretu. To jest w drugim tomie u Benedykta XVI. On mówi, że myśl filozoficzna, pogańska, nieraz mówiła o takich, jakby pokazywała taką możliwość, że nie wiem, że Bóg, bogowie opuszczali swój świat, wstępowali w rzeczywistość ludzką, doczesną i potem wracali w swoją, nie, w swój świat. I zawsze
w tej idei zstąpienia i powrotu było coś takiego, że bóstwo zstępując miało wrażenie zaciągnięcia jakiejś nieczystości, jakiegoś ubrudzenia się tą rzeczywistością ludzką, doczesną. I teraz, żeby wstąpić, to nie, wykonywał rodzaj oczepania się z tego, co doczesne, co ludzkie, żeby tego nie zabrać ze sobą, tego pieroństwa nie ciągnąć w górę. Nie? I papież mówi, Jezus niczego takiego nie robi. Jego Pascha jest Paską dla nas, więc On w sobie niesie nasze człowieczeństwo. Nie szczepuje z siebie człowieczeństwa. Nie ma poczucia, że się nim zabrudził. Nie ma wrażenia, że się nim sponiewierał i że wniesie w boski świat nie wiadomo co, jakie właśnie dziadostwo, jaką nieczystość, jaki brud. Nie. Niesie każdego z nas w sobie. I to Jego odejście jakby w tym wymiarze nie jest rozstaniem się z doświadczeniem człowieczeństwa. Nie, to On je wnosi wewnętrzne życie Trójcy. Z drugiej strony odchodząc, nie chce też zostawić tych, którzy zostali Mu dani ze świata. Chce jakoś zostać obecny. To, co jest u Mateusza na zamknięcie Ewangelii 28:20, ale ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Wypowiada to odchodząc. Mówi, jestem z wami. W zapisie Janowym jest 15 rozdział, zaczyna się od alegorii winnego krzewu. 11 pierwszych wersetów tego rozdziału, 10 razy pada słowo trwajcie, trwajcie we mnie, trwajcie we mnie, trwajcie we mnie. Nie możecie przynieść owocu, jak nie będziecie trwać. Macie być jak winna latorość, która trwa w winnym krzewie. 10 razy na 11 wersetów trwać, trwać, trwać we mnie. Trwajcie we mnie. Nie chodzi o spotkanie chwilowe, chodzi o rzeczywistość ciągłą, o doświadczenie nieustające, konsekwentne. Trwać w Nim. No, to jest tylko możliwe wtedy, kiedy On tu zostaje. Kiedy Jego odejście nie jest całkowite. Nie ma możliwości mówić, trwajcie we mnie, jeśli znika. Tak mówi ktoś, kto naprawdę nie chce odejść. Od kogo? Od ludzi, których pokochał. Od ludzi, których pokochał. Modli się za nich. Piękną modlitwą arcykapłańską, cały 17 rozdział. Martwi się o nich. Wie, że mają pójść na misję, do której nie są gotowi jeszcze. Nie przekazałem wam wszystkiego. Nawet gdybym wam przekazał, jeszcze teraz nie bylibyście w stanie przyjąć. Nie. Patrzy na nich, martwi się nimi, troszczy się o nich. Jest właśnie jak ktoś, kto tak wie, że odchodzi, ale zostawia ludzi, których pokochał, pokochał. To jest niesamowite. Wiecie, że to jest dopiero w 13 rozdziale Jana, kiedy Jezus otwartym tekstem mówi do uczniów, że ich kocha. Nigdy wcześniej tego im nie powiedział. Nigdy wcześniej. Na ostatniej wieczerzy Jezus mówi uczniom, kocham was. Kocham was. Przynajmniej trzykrotnie. Chcecie, możecie sięgnąć do domu 13:34 i potem dwa razy w 15 rozdziale. W 15 rozdziale 9 i 13. Kocham was. I myślę, że to jest u podstaw tego, ta deklaracja, to wyznanie Jezusa trzykrotne.
że ich kocha. Jest u podstaw tego, co Jan napisał na samym początku 13 rozdziału, że ukochał ich i do końca ich ukochał. I do końca ich ukochał. I ponieważ po pierwsze to przeżywa i po drugie o tym mówi, to przy całej świadomości, że odchodzi, chce w jakiejś formie zostać. Zostać z tymi, których kocha. Nie dopuszcza takiej myśli, że mógłby odejść całkowicie. Musi zostać, bo kocha. Oczywiście, że ta miłość i to właśnie taka miłość do końca, to jest motyw tego, że pozostaje, ale to jest też motyw tego, w jaki sposób odchodzi, bo to odejście jest przez krzyż, bo to odejście jest przez śmierć. I kiedy on mówi, że kocha, to mówi to na moment przed pójściem na śmierć. I to pójście na śmierć pokazuje, że rzeczywiście kocha do końca. W tej przywoływanej już książce Benedykta Jezus z Nazaretu jest taki tekst niezwykły, bardzo skondensowany. Benedykt, wiecie, ma taki sposób pisania, ten gęsty tekst do wielkiej medytacji, ale myślę, że to, co najważniejsze, można z niego wyciągnąć nawet przy takiej jednorazowej czy nagłej lekturze. Wraz z ostatnią wieczerzą nadeszła godzina Jezusa. Istotną treść tej godziny Jan wyraża w dwóch podstawowych terminach. Jest to godzina przejścia i godzina miłości aż do końca. Obydwa te terminy wzajemnie się wyjaśniają i są od siebie nieodłączne. Sama miłość jest procesem przechodzenia i przemiany, wychodzenia z ograniczeń ludzkiej kondycji podlegającej śmierci, w której wszyscy jesteśmy wzajemnie od siebie odłączeni i w gruncie rzeczy dla siebie nieprzeniknieni, oraz wchodzenia w inny sposób bytowania, którego sami nie możemy osiągnąć. Tej niemożliwej z pozoru metabasis dokonuje miłość aż do końca. Nie? Przejście przez śmierć jest złączone, i to mówi papież, nieodłącznie, nie? Z miłością do końca. Godzina Jezusa jest godziną przejścia, godziną miłości do końca. To jest miłość, której nie zatrzyma śmierć, bo nic nie jest w stanie jej zatrzymać. Ona dojdzie do samego końca. Nie ma takiego momentu, w którym się zatrzymuje i się wycofuje. Nie ma momentu, w którym jest odwołana, dochodzi do kresu. Dochodzi do kresu. Nic jej po drodze nie zatrzyma. Nie? Ja mam takie wspomnienie z... To chyba była pierwsza liceum albo ósma podstawówki. Poszedłem z rodzicami na rysy. No i takie szalone wydarzenie. Wyszliśmy na niskie rysy. No ja oczywiście, nie zastanawiając się ani chwili, zaraz poszedłem na wysokie. Ci, co tam byli, to wiedzą, że to jest taka dość wąska półka. Na tę stronę masz 900, a na tę 1100. Nie? No i to wziął, poszedł i siadłem sobie na tych wysokich i sobie siedzę. Nie? I widzę, jak mama wygania tatę za mną. Nie? A mój tata w ogóle ma lęk wysokości. I jak on wylazł na te niskie rysy, to ja do dziś nie wiem. Nie?
ale mama, która nie miała w sobie tyle odwagi, żeby przejść tę półkę, jednak jego wygnała. I widziałem, jak on się mocował ze sobą, ale w końcu przeszedł. To znaczy to pragnienie, żeby pójść za synem, nie, z miłości, było w nim większe niż strach i lęk wysokości. Ile on w sobie przełamał, żeby przejść te, to jest, ja wiem, tam może 4 metry, może 5. Waldek wie więcej na ten temat. Ale strachu jest co niemiara. I to jest taki moment, że albo cofniesz się, czy pójdziesz dalej. Nie, za tę półkę już nie idę. Nie, to jest kres moich możliwości, to jest kres mojej miłości. Szedłem za tobą do tego momentu, ale teraz tam już nie pójdę. Tam już nie pójdę. Nie? Jest miłość do końca. Nic cię nie zatrzyma. Znaczy, taki jest Jezus. Taki jest Jezus. Mówię o tym tak długo, bo z tej miłości do końca, która chce zostać, nie może zostawić tych, których kocha. Z tej miłości rodzą się na ostatniej wieczerzy przynajmniej 3 rzeczywistości. Z tego tekstu Janowego można je wyprowadzić. Nie? Czyli jakby 3 sposoby obecności Jezusa z uczniami. To jest najpierw winny krzew, to jest Kościół. To jest Kościół. To jest potem Eucharystia i to jest kapłaństwo, w szczególności służebne kapłaństwo. To są jego 3 sposoby obecności w świecie. Nie? W tym opisie ostatniej wieczerzy zawarte u Jana w Ewangelii Janowej. I one wszystkie 3 rodzą się z tej miłości, która nie może się rozstać z człowiekiem. Z miłości Jezusa do człowieka, która jest miłością do końca. To znaczy, trzeba zobaczyć, że Kościół, że Eucharystia i że nasze kapłaństwo jest wpisane w tę miłość Jezusa do człowieka, do tych, których Mu Ojciec dał ze świata. One są wpisane w tę miłość, one są w funkcji tej miłości. To znaczy, tak naprawdę nie ma sensu Kościół, który nie daje ludziom doświadczenia bycia kochanymi przez Jezusa. Tak naprawdę nie ma sensu liturgia, w której my ludziom nie dajemy doświadczenia bycia kochanymi przez Jezusa. Tak naprawdę nie ma sensu nasze kapłaństwo, jeśli oni z tego kapłaństwa nie mają doświadczenia bycia kochanymi przez Jezusa. Kościół, który nie daje ludziom tego doświadczenia, liturgia, która nie daje ludziom tego doświadczenia i kapłan, który nie daje ludziom tego doświadczenia, to jest jakaś pomyłka i to fundamentalna pomyłka. Myśmy się narodzili z tej godziny Jezusowej, która jest godziną odejścia i jest godziną miłości do końca, która chce i musi zostać. Myśmy się z tej miłości narodzili do ludzi. Nie, nie możemy funkcjonować poza tą rzeczywistością, gdzieś obok, albo nie wiem, uznając inne rzeczy za ważniejsze. Nie, komuś się może wydawać, że Kościół jest na przykład po to, żeby stać jako gwarant prawdy w świecie. Tak. Pod warunkiem, że w tym gwarantowaniu prawdy ludzie będą mieć doświadczenie miłości. A jak nie?
To jest bardzo poważne pytanie. Mnie się wydaje, że my tu mamy pewien kłopot. Kiedy dzisiaj mówimy o Kościele, między sobą, kiedy rozmawiamy, powiem szczerze, nawet kiedy my rozmawiamy między sobą jako biskupi na konferencji Episkopatu Polski, nie? My dzisiaj mamy taką koncentrację na Kościele, nie? W naszym myśleniu, w naszym mówieniu i to taką koncentrację czysto obronną. Jak się obronić? Stąd nas atakują, stamtąd nas atakują, stamtąd na nas krzyczą. Co możemy robić? Tego postraszymy sądem, tamtemu wytoczymy proces, a tamtemu sąd cywilny, bo karny nie może być. No, na litość. Nie myślimy o tym, jak ludziom dać doświadczenie nie własnej, jezusowej miłości do końca, tylko myślimy w tej chwili przede wszystkim w kategoriach, jak siebie samych zabezpieczyć i obronić. Czym jest Kościół, który nie otwiera ludzi na doświadczenie spotkania z Jezusem kochającym? Czym jest? Czym jest liturgia, która nie daje takiego doświadczenia? Można by mówić bardzo mocno, nie? Gdzieś tam rozmawiam z wami, ktoś mi mówi, mój poprzednik to odprawiał tylko wtedy, jak była intencja. Jak nie było intencji, to po co? No i po co? Znaczy, jak nie ma dochodu, to nie ma mszy. Liturgia, która nie otwiera na Jezusa i Jego miłość, nie? Obrzęd pobożny. Kapłan, który nie przekazuje miłości Jezusowej. Wiecie, dla mnie to jest, może dlatego, że dość często teraz o tym rozmawiamy, dla mnie to jest pytanie o celibat. O sensownie przeżywany celibat. Nie. Celibat sensowny nie jest starokawalerstwem. Celibat jest jedną z form powołania do miłości. To jest właśnie to, że właśnie dlatego, że żyjesz w celibacie, to każdy konkretny człowiek w Kościele ma prawo doświadczyć przez twój sposób życia miłości od Jezusa. I jak tego w sobie nie rozpalamy, jak się w tym nie odrodzimy, to nam zostaje takie myślenie o celibacie, że prawo, przepis, który mniej lub bardziej przecież można jakoś obejść, nie? Pójść na jakiś z nim, jakoś się dogadamy, nie? A po to jest nam dany charyzmat celibatu, by ludzie mieli doświadczenie w kapłanie tego, że są kochani przez Jezusa do końca. Mamy kłopot z tym, żeby Kościół, żeby liturgia, żeby nasze kapłaństwo było wpisane w tę miłość Jezusową do ludzi, których Mu Ojciec daje ze świata. Mamy kłopot. I pytanie jest, skąd ten kłopot się bierze? Jakie ma źródło? Myślę, że odpowiedź zależy od wcześniejszego pytania. To pytanie wcześniejsze jest takie, czy ja siebie widzę jako adresata Jezusowej miłości do końca? Czy ja siebie widzę jako tego, którego Jezus w taki sposób pokochał do końca? Czy ja mam świadomość, to każdy ma, bo się teologii uczył,
ale czy macie doświadczenie tego? Czy macie aktualne doświadczenie tego? To jest doświadczenie źródłowe, bo jak nie ma tego doświadczenia, to zaczynamy o sobie myśleć tak: aha, jestem księdzem mniej bardziej spełnionym, jestem księdzem w większym, mniejszym kryzysie, jestem księdzem, z którym jest problem albo z którym nie ma problemu. Nie, nie chodzi o to, że jesteśmy kapłanami, którzy mają problemy, albo którzy są w kryzysie, albo którym się udaje, albo się nie udaje. To, co jest fundamentem naszej godności, naszej tożsamości, to jest to, że jestem przez Niego ukochany, że jestem przez Niego wybrany, że jestem przez Niego chciany od wieków. Jak nie widzę siebie w taki sposób, to źle siebie widzę, a potem źle widzę wszystko, co robię. Dla mnie w tym 13 rozdziale Jana to jest najbardziej przejmujące. Jakby Jan chce nam powiedzieć tak: chcesz czytać ten rozdział do końca, to najpierw zobacz, że On cię kocha do końca. Bo jak tego nie odkryjesz, to wszystko, co jest potem napisane, jest niezrozumiałe, jest bez sensu. Potrzebujesz na progu tego wieczernika, w którym my się rodzimy, jak w łonie matki, rodzimy się do kapłaństwa służebnego. Na progu tego wieczernika potrzebujesz doświadczenia, że On cię kocha do końca. Nie, nie jestem nieudacznikiem, nie, nie jestem człowiekiem niespełnionym, nie, nie jestem przypadkowo księdzem, nie, nie jestem zmęczonym księdzem, nie, nie jestem kryzysowy, nie, nie jestem grzesznikiem. Jestem wybrany, jestem ukochany, jestem chciany. Narodziłem się z miłości do końca, Jezusa do mnie. Bez tego nie przyjmie się 13 rozdziału Jana. Nie da się żyć w ten sposób, jak ten rozdział podpowiada. To jest rozeznanie co do czasu i to jest motyw Jezusa. Jeszcze pozwólcie na moment. Nie jest tak źle jeszcze. Przyjrzyjmy się temu, jak sakrament święceń, nasze służebne kapłaństwo jest ustanowione. Tak jak przy każdym sakramencie jest znak i jest słowo. Znak to jest mandatum i myślę, że warto to zauważyć. Bo zwykle to mówimy tak, że mandatum jest u Jana zastępnikiem Eucharystii. Tej miłości, która jest wyrażona w Eucharystii, nie ma. To jest ciało moje, to jest krew moja, tylko jest mandatum. Ale mandatum jest też znakiem ustanowienia kapłaństwa służebnego. Ewidentnie jest wyśmienitym znakiem, który pokazuje tożsamość kapłańską, kapłaństwa służebnego. Bo nasze służebne kapłaństwo nie jest służebne wobec Boga. Nie, to Bóg nam służy i myje nam nogi. Nasze kapłaństwo służebne jest służebne wobec ludzi, wobec naszych sióstr i braci. I to ten gest pokazuje wyśmienicie. Nie rezygnujcie z tego. Nikt nie powiedział, że tylko biskup ma prawo nogi myć w Wielki Czwartek. Przepisy liturgiczne puszczają wszystkim. Kto wie, czy ważniejsze nie byłoby, zamiast dostać kwiatki, nie, od wiernych w Wielki Czwartek, które wszystkim przypominają, że jesteś księdzem, to może ważniejsze dla mojego samorozumienia, dla doświadczenia, kim jestem, byłoby, żebym umył komuś nogi w Wielki Czwartek. Może by wam lepiej zrobiło niż te kwiatki.
To jest najwłaściwszy możliwy gest do sakramentu kapłaństwa. Nie? I potem jest słowo. I u słowo, u Jana to słowo brzmi: dałem wam przykład, abyście i wy tak czynili, jak ja wam uczyniłem. To jest odpowiednik tego, co jest u synoptyków. To czyńcie na moją pamiątkę. Tam jest to samo słowo. To samo słowo greckie, poieo. Nie, to czyńcie. To czyńcie na moją pamiątkę. Byście czynili to, co ja wam uczyniłem. Dałem wam przykład. Tu się koniecznie trzeba zatrzymać. To też Benedykt XVI, ale w jakimś innym miejscu. Nie znalazłem tego, gdzie. Pamiętam tylko, że to zrobił tak, że mnie to po prostu, pamiętam, przy lekturze wtedy papieża poruszyło tam do trzewi. Nie? Że on zwraca uwagę, tam jest takie słowo greckie hypodeigma. Hypodeigma. Można by je przetłumaczyć na polski, wtedy nikomu by to nic nie mówiło, hypodygmat. Nie? Takiego słowa chyba nie ma w naszym języku, ale jest podobne, przynajmniej pamiętam gdzieś tam z filozofii, niewiele pamiętam, ale tak, takie słowo paradygmat. Nie? Paradygmat jako pewien model, jako pewien wzorzec, jako pewien system. Nie? Coś, czego się też zasadniczo nie kwestionuje. Nie? Paradygmat. Jan zastąpił, nie? I to włożył w usta Jezusa, ten przedrostek para, obok, zastąpił słowem hypo, znaczy pod. Pod. Czyli jest jakiś model, jakiś wzorzec, który jest pod wszystkimi innymi, jest fundamentalny. Na nim się opierają dopiero wszystkie paradygmaty, które są jeden obok drugiego, ale pod spodem jest to, co jest fundamentem. Nie? To jest taki model, który jest u podstaw wszystkiego innego. U podstaw wszystkiego innego jest mandatum. Nie. U podstaw głoszenia, u podstaw sprawowania liturgii, u podstaw bycia świetnym w biurze, w kancelarii, u podstaw wszystkiego, nie. U podstaw zarządzania grupą i wspólnotą jest jeden hypodygmat, to jest mandatum. Czyli jest pewien model, od którego wszystko zależy. Jak go usuniesz, to usunąłeś fundament. Kłopot polega na tym, że kiedy Jezus chce wykonać ten czyn na apostołach, to pierwszym, który protestuje, jest Piotr. To znaczy, my nie rozumiemy tego, co jest fundamentalnym modelem naszego działania. Jezus mu mówi: ty teraz nie rozumiesz. Ty teraz nie rozumiesz. To znaczy, ale wiecie, tu wraca ten moment. Poddasz się temu, czego nie rozumiesz, przyjmiesz to, czego nie rozumiesz. Dlaczego miałbyś przyjmować to, czego nie rozumiesz? Dlaczego miałbyś przyjmować to, co jest dla ciebie nieoczywiste? Dlaczego? Dlatego, że ufasz temu, który cię kocha do końca. Jeden z was kiedyś mnie pytał, dlaczego nie ogłosiliśmy zmian na przykład na stronie. I że księża rozmawiają na ten temat różnie. No i odpowiedziałem najprościej: odrobinę zaufania. Może nie mogłem. Może miłość podpowiadała, żeby nie ogłaszać wszystkich zmian.
Nie? Może tak być? Że coś czasami wymaga dyskrecji. Może nie jest zrozumiałe. Zawsze było, teraz nie ma. Może w przyszłym roku będzie, nie wiem. Nie. Ale nie, czegoś nie rozumiem. Mogę przyjąć to, czego nie rozumiem? Mogę. Ale jeśli mam doświadczenie bycia kochanym. Więc Szymon się poddał działaniu Jezusa, które dla niego było kompletnie niezrozumiałe. Poddał się, ale dlatego, że widział przed sobą mistrza, który go kocha do końca. I my możemy budować taki kościół, my możemy budować taką liturgię, my możemy budować takie kapłaństwo, które ma dyscyplinę wpisaną w siebie, taką, której do końca nie rozumiem. Nie wszystko do mnie trafia, nie wszystko mi się wydaje oczywiste. Nie. Ale jeśli mam doświadczenie, że to przychodzi od tego, który mnie kocha do końca, to mogę w to wejść, tak jak Piotr wtedy wszedł w mandatum i pozwolił sobie nogi umyć. Mogę w to wejść, tak jak Maryja weszła w Nazarecie, nic nie rozumiejąc, ale wiedząc, komu ufa. Z czym miał Piotr kłopot? Ja myślę, nie tylko z tym, że Jezus chciał mu usłużyć. Piotr miał kłopot z tym, że Jezus właśnie wprowadza hipodygmat, który odwraca porządek. To nie jest normalne, kiedy Pan i nauczyciel zachowuje się jak niewolnik. To jest niezrozumiałe. Pan i nauczyciel nie jest niewolnikiem. To jest odwrócenie porządku. To jest to, co Jezus mówi na ostatniej wieczerzy. Nie tak będzie między wami. Nie tak będzie między wami. Będzie inaczej. I to jest to, co można odkryć, jak człowiek się w życiu zdecyduje na spotkanie z Franciszkiem z Asyżu. Będziemy kończyć nasze rekolekcje z Franciszkiem z Asyżu. Nie? Wszyscy wiedzą, że do Franciszka Pan Jezus z krzyża mówił. To nie było pierwsze, co mu powiedział. Pierwsze, co mu powiedział, to był taki niesamowity tekst, kiedy Franciszek dopiero co wychodził z ciężkiej choroby po wojnie z Perugią i tak właściwie chodził gdzieś tam po tych okolicach Asyżu. I Pan Bóg mu się objawił takim tekstem. Franciszku, jeśli chcesz mnie poznać, bierz to, co gorzkie, za słodkie. Wzgardź samym sobą. Po odwróceniu porządku zacznie ci smakować to, o czym ci mówię. Wiecie, to było objaśnienie dla tego, co on przeżył, podobnie jak Ignacy Loyola, pozdrawiam ojca Kazia, nie, że czytał książki, które dawniej mu rozprawiały dużo radości i się okazywało przy tej rekonwalescencji, że przestały go bawić. I że dawniej się śmiał i było takie fajne i nawet przy tym odpoczywał, a teraz jak to czyta, nic tam nie ma. I nie rozumiał tego i się sobie dziwił. Co się w nim dzieje? Jakieś przewartościowanie. I wtedy, jak chodził z tym pytaniem, to Pan Bóg przemówił do niego w takiej właśnie mistycznej modlitwie. Przemówił do niego w ten sposób. Jak chcesz mnie poznać, to musisz, odwróciwszy porządek, uznać to, co gorzkie, za słodkie i zaczniesz smakować to, kim ja jestem. Nie? I on do końca nie pojmował, o co biega,
ale wyszedł na drogę i spotkał trędowatego. I miał absolutne przekonanie, że musi do niego podejść i go pocałować. I to w usta. Bo w usta całowało się człowieka, którego uznałeś za sobie równego. I to było odwrócenie porządku. Bo w tym odwróceniu porządku nie idzie o to, że jesteś nonkonformistą, tylko że kochasz aż po odwrócenie porządku. Że kochasz aż po odwrócenie porządku. I to były dwa odkrycia Franciszka. Pierwsze, kim jest Bóg, a drugie, kim ja mogę być, kiedy wejdę z Nim w komunię. Co się może ze mną dziać? Nie? Co się może ze mną dziać? Hypodygmat, odwrócenie porządku, które wynika z miłości. Nie tak będzie między wami, jak jest wszędzie dookoła. Jak jest wszędzie dookoła. To jest dzisiejsza Ewangelia, wszyscy dzisiaj odprawiali. Kto jest większy? No, kto jest większy? Dziecko. Ostatnia myśl jest taka. Jeszcze raz wrócę do Benedykta XVI. Jak Benedykt mówi o mandatum, to mówi, że to nie jest przykład, tylko to jest sakrament. A jeśli sakrament, to jest źródło łaski. Jak Jezus wykonuje ten gest i myje nogi apostołom, nie, to wykonuje czynność sakramentalną. Więc to nie jest tylko takie postępowanie, które jest do naśladowania. Nie? Wzorzec etyczny. Nie. To jest udzielanie miłości. To jest przekaz łaski. To jest właśnie to, że ja go nie tylko naśladuję, tylko że jestem z nim w takiej komunii, że mogę razem z nim i w nim kochać jak on. I wtedy to kapłaństwo służebne staje się sensowne. To znaczy daje ludziom doświadczenie miłości Jezusowej. Tak, wiem, że mówiłem rzeczy podstawowe, ale bez tego nic się nie wydarzy. Bez tego przeżycia nic się nie wydarzy. I dlatego na tym tronie, tak go postawili, jak zwykle siedzę, kiedy są święcenia. I z tak postawionego tronu jest kazanie do kandydatów do święceń. To teraz dobrze rozumiecie, o czym jest to kazanie. To jest ten hypodygmat. A tu za chwilę będzie Najświętszy Sakrament. I to są dwa znaki, które są znakami odwróconego porządku. To jest znak Pana, który stał się niewolnikiem. To jest znak Wszechmogącego, który się wydaje w nasze ręce. To jest znak Wszechmogącego, który jest najsłabszy. Nie, kawałku chleba. I to są znaki wielkiej miłości Jezusa do mnie. Miłości do końca, z której się zrodziło moje kapłaństwo. I z której się może odrodzić, jeśli te rekolekcje nie mają być łataniem dziur.